Chcemy, abyście wiedzieli, że w naszych vlogach stawiamy na szczere i otwarte podejście do prezentowanych samochodów. Nie ma dla nas tabu, omawiamy zarówno plusy, jak i minusy każdego modelu, opierając się na naszych własnych doświadczeniach za kierownicą. W ostatnim odcinku mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej samochodowi ID. Buzz. W naszej recenzji wyraziliśmy swoje preferencje co do rodzaju napędu, wskazując, że wolelibyśmy, aby model ten był wyposażony w silnik wysokoprężny, czyli diesel. Elektryczne auta są dla nas jednym z wielu ciekawych rozwiązań na rynku, które chcemy Wam przedstawić. Nie promujemy ani nie zniechęcamy, po prostu pokazujemy je tak, jak każde inne auto, z pełnym szacunkiem dla różnorodności i indywidualnych preferencji naszych widzów. Oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na Wasze opinie i sugestie, dlatego zachęcamy Was do aktywnego udziału w dyskusji. To dzięki Wam nasze vlogi stają się jeszcze lepsze i bardziej interesujące. Dzień dobry, witamy serdecznie, 19 kwietnia 2024 i właśnie jak widzicie jedziemy Volkswagenem ID. Buzz. Jechaliśmy właśnie na autostradę, żeby Wam pokazać, jak to auto się spisuje tutaj. Obiecaliśmy, zresztą pisaliście, chcieliście taki odcinek, więc pokażemy Wam koniecznie. A jeszcze chciałam powiedzieć, że jedziemy do Chemnitz Center, żeby zakupić coś fajnego, co nam się przyda do vlogowania. Także też na tym skorzystacie. Tak, w Chorwacji będzie jak znalazł. Także zostańcie z nami koniecznie do końca tego odcinka, a teraz zobaczmy, jak to auto daje czadu. Także zmieniam kamerę. Auto spisuje się rewelacyjnie, jesteśmy zadowoleni. Piotrkowi idealnie pasuje. Tak, tak. Tylko tak z prędkościami to powiem tak, dupy nie urywa. 150 to taki maks, przyspiesza ładnie. No ale wiadomo, że jakby szybciej jechało, to szybciej bateria by poszła. No, no to ważne. No to tylko takie miastowe auto, no nie ma co ukrywać gdzieś albo tutaj. Albo na krótkie dystanse. Tak, krótkie dystanse, gdzieś tam nad wodę wyskoczyć, ale nie na pewno gdzieś tak w długie trasy. No trzeba by dużo ładować, no i wolno jechać. A jak wiecie, autostrady w Niemczech są bez ograniczeń, także lepiej mieć inne auto. Ale ogólnie auto super. Jedynie co minus znalazłem, to te małe lusterka, bo te zewnętrzne lusterka są tak małe, że naprawdę bardzo mi się to nie podoba. Jakoś tak niewygodnie się z nimi jeździ, jak dla mnie oczywiście. Tu jest fajny taki schowek, możesz pokazać. Tu się wkłada telefon i on automatycznie się łączy. Może łączy do góry się z kokpitem. Też ja ci włączyłam. Tak. Przepraszam, włożyłam. No, no nie szkodzi ten. No ale ogólnie, no tak jak macie możliwości, to polecam to auto. Jest super, naprawdę jest super, można pojeździć. Jest duże, komfortowe. Tak, komfortowe, jest przestrzenne i fajnie się manewruje w mieście, także no, wszędzie się można zmieścić. Może tak się wydaje na początku, że jak to będzie, jak to się będzie zachowywać na mieście, ale naprawdę fajnie, fajnie. Także jesteśmy dla kogoś, kto tak, kto na mieście będzie głównie jeździł, to super auto. No z ładowaniem to tak w zależności jaka ładowarka i w zależności jaki czas ładowania jest, także to chwilę zajmuje. No, no to są te mankamenty tych elektrycznych aut, no ale do tego musimy się przyzwyczaić. Miejmy nadzieję, że wymyślą nową technologię, szybciej się będzie ładować i baterie będą na dłuższe dystanse. Już zjechaliśmy z autostrady, zbliżamy się do ronda. O, akurat mamy zielone, może zdążymy. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że i powiedzieć dla osób, które nie wiedzą, że Max jest w Hiszpanii. Tak, i może pokażemy, zdążyliśmy. I może pokażemy jakieś fotografie, które nam wysłał. Więc zobaczcie. Fajnie, fajnie, prawda? Jutro wraca, zobaczymy ile tego materiału będzie, czy jakiś odcinek, może chociaż 2-3 minutowy taki by wyszedł. Bo wiecie, Max nie jest taki jak Aleksandr, że dużo nagrywa. Max to bardziej tak wyrywkowo, powiedzmy. Aleks jednak bardziej jest pod tym względem, ma chęci. O, tak.
Jeszcze tylko dodam, że się spieszymy, bo jest późno i boimy się, że sklep nam zamknął, a chcemy co nieco kupić. No, a jest po 19, więc to 6 po już. A tym autem nie da się tak przycisnąć. Tak, także pokażemy. Jeżeli uda się kupić, to oczywiście Wam pokażemy. I co tam, Piotr, jeszcze dodasz? Będzie to, co chcemy kupić? Mam nadzieję. Mam nadzieję. Sprawdzałem, powinno być wszystko, także miejmy nadzieję, że się uda. Ale do Chorwacji będzie idealnie. Chorwacja już czeka. Już czeka. Ja już tak na mapę patrzyłam i tak wstępnie może coś tam już jest pomysł. Ale kolega zrobił zmyłkę, chyba chciał, żeby go uderzyć. No, kierunkowskaz miał włączony. No, ale całkiem zjechał dziwnie. Na tamtą, no dziwnie się zachował. Mhm. Zobaczył, jedzie IT bus. Tak. Kasę mają, to trzeba wyciągnąć. Na stłuczkę. Tak. No, a to był taki trochę starszy samochód, także... No to wiesz, może by skorzystał na tym. No na pewno. Dobrze. I jesteśmy po zakupach. Także udało się. Tak, mamy to. Insta360 Flow. Specjalnie, żeby kamera nie latała, żeby był stabilny obraz. I to jeszcze żeśmy kupili wersję Creator, że dodatkowe gadżety są. Co Wam na pewno pokażemy wszystko. Zakup, mam nadzieję, Zdążyliśmy, moi drodzy. Także udało się. Mamy tak, to. Tak, udało się. Mamy to. Jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że... Nie wiadomo. Sprzęt się sprawdzi, ale zadowoleni jesteśmy, że udało nam się kupić. Tak. To się okaże. Tak, także miejmy nadzieję, że to się spisze nam fajnie, że wszystko będzie funkcjonować. Aż normalnie nie możemy się doczekać, jak to będzie działać, bo... Chyba następny odcinek będzie właśnie już, jak testujemy, weźmiemy po prostu na spacer, jak będzie pogoda i jakąś taką pogadankę nagramy dla Was. Więc zobaczycie, czy ta stabilizacja faktycznie działa, czy nie. Będziemy biegać trochę z telefonem. No coś takiego wykombinujemy, żeby było ciekawie. Tak, tak. Zobaczymy, czy sprawdzi się dla nas. I dla Was. I dla Was. No co najważniejsze, że Wam obraz nie latał. Co tak trzymasz w górze? Bo mi się podoba. No, także taki mały gadżet do naszej działalności dalszej. Tak. W cudzysłowie. Oczywiście działalności. Tak, dobrze. A tu macie nawet sugestie, co trzeba ze sprzętem robić. I ma się do kieszeni schować, zmieścić. Gdzie? No tu. To widzimy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Tak, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Pa.